Sing by the linden tree, its melody is calling me. There's the sweetheart yearning for me day by day. Oh, fall away in dreams with play. I long to hear the church bells sweetly chime. Of the time. Bright moonbeams ripple on the rippling tide river, and my sweetheart waiting by the brine. Love dreams remind me, I left my heart behind me by the Tyrol River Rhine. Dzień dobry Państwu, czołem, witam w Starym Wspaniałym Świecie, witamy w Starym Wspaniałym Świecie, czołem. Budujemy tratwę, żeby się nią zakopać na mieliźnie na Wiśle. Wiecie, żeby się zakopać na mieliźnie na Wiśle, to człowiek się musi najpierw nieźle napracować i pokażę Wam, co nam się udało do tej pory zrobić. No więc tak, moi drodzy, zobaczcie, tak wygląda nasza tratwa, zbudowana już do połowy. Tu mamy po 3 beczki z każdej strony, czyli 6 beczek. Poprzednim razem było tak samo, też było 6 beczek, tylko że one były rozsunięte, tam była duża przerwa pomiędzy nimi. A tu jest cała tratwa zbudowana dokładnie na tych 6 beczkach, gdzie 3 beczki z każdej strony są do siebie przytulone i nic tam nie wejdzie pomiędzy te beczki, o nic się nie zahaczy. Raczej powinna się ta beczka ześlizgiwać z przeszkód. No ogólnie nie będzie właśnie takich jakichś tutaj zakamarków w podwoziu tratwy, o które mogłaby się haczyć. Podwozie ogólnie będzie inaczej zbudowane, bo w tamtej poprzedniej tratwie, w paździochu drugim, widzieliście, że tutaj na dole szła rama, a tu rama nie idzie na dole. Rama dochodzi do połowy wysokości beczek i jest tylko z 3 stron każda beczka ściśnięta. Po bokach, tutaj i tutaj, żeby na boki nie chodziła, no i na górze, żeby do góry nie wyskoczyła. Problem jest taki, że taka beczka może wypaść do dołu. Gdyby z jakiegoś powodu na przykład tratwa wzbiła się w powietrze, odfrunęła, no to wtedy pogubi wszystkie beczki. Żeby temu zapobiec, ewentualności odfrunięcia beczki, tratwy i pogubienia wszystkich beczek, zastosujemy tutaj taką straszliwą metodę, którą Wam zaraz pokażę. Różnica pomiędzy paździochem trzecim i paździochem drugim jest też taka, że tam pokład był dużo wyżej i cała tratwa była dużo szersza. Tutaj tratwa jest węższa i pokład jest niżej, dzięki czemu cały obrys tratwy jest mniejszy. Tratwa powinna się łatwo mieścić w jakimś samochodzie dostawczym po zdemontowaniu beczek. Różnica od naszej drugiej wersji, to trzecia wersja będzie miała 2 dachy. Tam był jeden daszek, taki podwójny, a tu będą 2. No i dzisiaj właśnie teraz zajmiemy się mocowaniem zawiasów do tych daszków. Zobaczymy, jak nam wyjdzie. O, panie. Do. Chyba będzie wystarczająco dobra. Drodzy Państwo, wymyśliliśmy zawias.
Tu jest, moi drodzy Państwo, skrzynia, w której będą schowane wszystkie moje rzeczy, żeby woda na nie nie klapała, żeby deszcz na nie nie padał w czasie, jak będę płynął, żeby mógł sobie usiąść, o tak, i na przykład tutaj łowić ryby. A jak zapadnie noc, to można to podnieść i się wtedy robi połowa dachu. I teoretycznie, znaczy też taką możliwość rozważałem, żeby tutaj to było tylko to, a tu były jakieś takie kijki. Podpórki. Podpórki. I wtedy trzeba by było narzucić na wszystko namiot płócienny. Ale ten namiot to by tutaj taki był zawsze nie do końca. Zawsze by mi gdzieś jakiś brzuch mokry płócienny. Więc zrobimy drugie takie samo, żeby się robił daszek. Minus jest oczywiście taki, że dojdą kolejne kilogramy i tratwa utknie na mieliźnie, ale o to w tym wszystkim chodzi. I to będzie druga strona. Trzeba będzie tu jeszcze dać jakąś jedną deskę poprzeczną na którejś z tej płyt, żeby nam się... To tak... na pewno, to usztywnimy sobie takim... Się zabiłem to. Złożone dwa skrzydła rozkładamy, zobaczymy jak się rozkłada. Jedno. Nieudacza. Tak, to żeśmy tego nie przewidzieli. No to po katera. No jest mniej miejsca niż tamtej? Jest. No mniej, jak siedzę tu, jak usiądę na podłodze. Mhm. Ważne, żeby tu siedząc dało się, da się, nic się nie opiera. Mhm. Okej. Okay. Ale my tu będziemy mieli tą część zamkniętą, znaczy zabudowaną, prawda? Nie, tu będzie łóżko. A, już będzie łóżko, a czyli nogi będziesz miał dalej tak jak teraz masz. Tak, no łóżko będzie tu, będzie można sobie usiąść na łóżku. Mhm, okej. A jak się usiądzie na podłodze, no to w ogóle miejsca bardzo dużo. Dobrze. Tak wygląda, będzie wyglądał doktor Rufus w trakcie podróży, mniej więcej. Tutaj powinien mieć bulaj okrągły. Tutaj stąd będzie postawiona taka mała armatka i to będę wysuwał ją. Będzie wyjeżdżała lufa przez otwór w płótnie. Tak. Ty, ale to strasznie głupie to teraz jest. Siedział przez coś, co nam poszło, co się ukłuje. Proszę Państwa, tak jak Państwu mówiłem, beczki są trzymane w trzech kierunkach. Na boki i do góry przez belki. Ale do dołu nie są trzymane w ogóle. Jakby tą tratwę teraz podnieść, albo jakby ona odleciała, to by pogubiła beczki. I trzeba tak zrobić, żeby nie gubiła tych beczek, na wszelki wypadek. I mamy linkę stalową. No bo przy konstrukcji tej tratwy nie korzystam z materiałów z tworzyw sztucznych. Te trytytki zostaną usunięte. Normalnie to byłaby gumowy ponton, jakiś plastikowy, jakbym używał plastiku, ale teraz jest ponton blaszano-drewniany. I ta lina musi się opierać na tej grubej belce konstrukcyjnej. Być przepleciona, więc tutaj chyba po prostu nawiercimy otwór na granicy pomiędzy tymi belkami. Jeszcze się wspomożymy tymi płyteczkami takimi, pokaż. Mhm. Mamy takie płytki z dziurkami,
które będą nam ograniczały ruchy tej linki, żeby ta linka się nie przemieszczała, nie wrzynała nie wiadomo gdzie, to ona będzie unieruchomiona z dwóch stron tymi. Jedna tutaj, druga od wewnątrz. I będzie puszczona dookoła beczki, ale te liny muszą być jakoś naciągnięte, to są liny stalowe. Więc mamy śruby rzymskie, które będą gdzieś tutaj w tym miejscu na zewnątrz i one nam ściągną tą linę. Mamy po dwie liny na każdą beczkę. Zabieramy się do roboty. I teraz wiercimy otwór na przestrzał. Tutaj. Tak jest. Tak? No, żeby krawędź dolna otworu była na poziomie. Spróbujemy ją przyciąć. No to powiem ci, to nie jest takie hup-siup. A ty w życiu to... Zobaczymy, czy już uda nam przetknąć przez to wszystko tutaj. Każdy jak jakaś mysz z dziury, no bardzo ładnie. Moglibyście się zastanawiać, dlaczego nie łapię tutaj razem z belką, ale wtedy beczka by się razem trzymała z belką, która pracuje. I to byłoby niedobre, to by nam luzowało tą linkę i w ogóle ta linka by nie służyła temu, czemu ma służyć, czyli tylko podciąganiu beczek do góry. Cała funkcja linki jest tylko podciąganiu beczek do góry. Jeżeli złapię za belkę, to niedobrze. Tam powinna być przerwa, jest przerwa, dobrze. O, to. Teraz tu na supełek, robimy węzeł i gotowe. Rzymską śrubę dajemy od zewnątrz, czy może tutaj? Nie, od zewnątrz. I co, tu ściągamy, tak? Łapiemy. Kurde, to jakieś dziwne jest. No. Srają. Tak. To już trzyma całkiem nieźle, wiesz? No dobrze, to mamy wstępnie podczepioną jedną linką beczkę. Na każdą beczkę będą dwie takie linki. W odcinku... Jeszcze raz? W następnym odcinku pokażemy wam, jak montujemy dulki i robimy całą masę innych rzeczy. Następny odcinek pojawi się dopiero w sierpniu, ponieważ iż potrzebuję wakacji. Potrzebuję też odpocząć od YouTube'a, od montowania filmów, od wrzucania filmów, od myślenia o filmach, od czytania komentarzy do filmów. Wyłączyć się na miesiąc z tego, żeby potem mieć więcej siły, nowe, fajne rzeczy publikować dla was. No, właśnie. W związku z tym jeszcze dzisiaj, w ostatni dzień czerwca, mam dla was promocję wakacyjną. Jeżeli dzisiaj zamówicie książkę u mnie na sklepie internetowym, to dzisiaj wysyłka jest darmowa przez cały dzień do godziny 23:59. Książki zamawiane jakiekolwiek na sklepie mają darmową wysyłkę. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Za miesiąc.